muszę przyznać, że niektóre modele telefonu ze średniej półki robią na mnie coraz lepsze wrażenie. Za 1200 czy też 1300 zł nie kupimy, to prawda, flagowca pełną gębą, ale możemy otrzymać urządzenie, które jest naprawdę solidnie wykonane i dobrze wyposażone. Dodatkowo niektóre modele posiadają uwypukloną jakąś specjalną cechę, przy której wymiękają nawet znacznie droższe urządzenia. Skąd ta przemowa? Mam tutaj ze sobą ZTE Axona Mini 7. Wspomniałem o unikalnej funkcjonalności, więc od tego może teraz zacznę. ZTE Axon 7 Mini skierowany jest przede wszystkim dla melomanów, którym zależy na świetnej jakości muzyki. Mamy tu więc dwa głośniki stereo, obsługę systemu Dolby Audio oraz wysokiej jakości chip służący do przetwarzania dźwięku. W warunkach targowych trudno jest nam sprawdzić te akurat właściwości, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy przyjrzeli się pozostałym cechom tego modelu. Po wzięciu urządzenia w dłoń od razu zwracamy uwagę na jego niewielką wagę. Telefon rewelacyjnie leży w dłoni, ale po części może to być zasługa bardzo niewielkiej baterii o pojemności 2700 mAh. Na szczęście model ten obsługuje standard szybkiego ładowania Qualcomm Quick Charge 2.0. Co znajdziemy w środku? Cóż, to właśnie moc obliczeniowa pokazuje, że jest to kandydat na flagowca z małymi ubytkami. Mamy tutaj Snapdragona 617, czyli procesor średniej klasy oraz 3 GB pamięci operacyjnej. Co do płynności działania, jest dobrze, ale szczerze mówiąc bez rewelacji. Podoba mi się za to 16-megapikselowy główny aparat urządzenia, który posiada całkiem szybki autofokus i robi bardzo ładne zdjęcia. W pełni metalowa, bardzo estetyczna obudowa jest, czytnik linii papilarnych jest i podsumowując, ta propozycja chińskiego producenta bardzo, bardzo mi się podoba. Szczególnie, że smartfon ma kosztować tylko około 1300 zł.